pomysł, to znaczy ktoś mi podsunął ten pomysł, żeby kiedyś dawno pojechać do Kadyn, jeszcze wtedy do Tadeusza Kisielickiego i żeby tam właśnie spojrzeć, jak to jest z tą jazdą i ewentualnie samemu zacząć się uczyć. I tak się stało, pojechałem. I z dużym entuzjazmem przyjeżdżałem tam co najmniej jeszcze przez następne 4 lata, zawsze w wakacje. Stasio Gliński tam jeździł. Stasio Gliński jeździł. Gliński przyjeżdżali jak najbardziej. Nawet raz chyba Leon Jęczyk zawadził. No bardzo, bardzo wiele osób. Tak. Także tam się zaczęło, a potem zaczęło się to kontynuować jakby samo poprzez mój zawód, czyli wymogi filmowe, że tam gdzie konie, no to trzeba było sobie odświeżać te umiejętności. Jeżeli w Kodnie Mieczem czy w Potopie? Tak, 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 tak. W Kodnie Mieczem i w Potopie. W Saniach też. I też, no to prawda, tak. I na wozie. Tak, i na wozie. No i tak to dalej trwało. Z tym, że ja uczciwie chcę powiedzieć, że żeby jeździć naprawdę, to trzeba jeździć co najmniej 3 razy w tygodniu, a najlepiej to codziennie. Taka jazda, nazwijmy to turystyczna, czyli od czasu do czasu nie jest jazdą, nie jest żadną umiejętnością. Tutaj bolą, ale też pobijając ból, że zawsze jeźdźcu, który ma dużą przerwę, jeźdźcu, nie, ale w amatorze jeźdźcu, który ma dużą przerwę, rodzi się jakiś lęk przed koniem, no bo to jest jednak maszyna o wiele silniejsza od człowieka. Pan tu bardzo istotną rzecz poruszył, bo tylko idiota się nie boi, który nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Ja jak siadam na obcego konia, jeszcze młodsza byłam też, to też był ten lęk. To jest normalne, normalny człowiek to lęk ma, tylko głupek nie ma. Proszę, nie daj, ja to pokażę. I to jest jedna z najcenniejszych wskazówek.